włoski kącik. MBL. Kolejna środa. Chcemy zobaczyć co w Betwayu. Zaraz bliżej do ola kierowania. Nie marudźcie, że tak to wszystko trwa. No. Robimy co w naszej mocy. Cześć. Cześć. Kolejny tydzień. Kolejny tydzień, ale co już? Żółwik nie covidowy, dlatego że mam rękawiczkę. No i co? No i ten w końcu też spasowany jak należy. Tak, wreszcie te lampy doszły do... odnalazły swoje miejsce w tym aucie. Troszkę trzeba było inwencji blacharskiej trochę. Trochę dokładniejszych ustawień, regulacji wszystkiego. Także mamy już szczelinę pomiędzy maską a lampą, tak jak powinna być, taką jak powinna być. To samo między płotnikami, między podszybiem. No i druga strona jest analogiczna. Nie ma tutaj żadnego przypadku. Tak jak tutaj widzisz, na strzelce, to ten, ja to wciskam po to tylko, żeby zastąpić zamek w tej chwili, żeby to wyglądało, żeby to pokazać, jak to będzie wyglądało. Całą resztę mamy skończoną, łącznie z tymi nierównościami na pokrywie bagażnika. Wciąż czekamy na listewkę, gdzieś sezon wyglądowy tutaj na troszeczkę gruździ w planach. Drzwi przygotowane są już do podkładu. W sumie całe auto jest już przygotowane do pokładu i dzisiaj bądź jutro Jarek będzie je malował. Z takich rzeczy, które jeszcze są istotne, to są te przednie kierunki. I poprawa ich fabrycznego mocowania, dlatego że tak żeśmy mówili, że chyba w poprzedniej części już było, one trzymały się tylko na tym czpieniu, na jakichś gumkach. Miały tendencję do poruszania się. Można było przykleić gąbkę tutaj, gąbkę na górze, gąbkę na dole, już ten ruch byśmy ograniczyli. Jednak tutaj postanowiliśmy zrobić modyfikację. W tej chwili troszkę to jeszcze zostanie opalone. Będziemy musieli tutaj poprawić, rozpachlować to nieco. Całkowicie inne to mocowanie, czyli kierunek będzie się opierał, będzie wchodził w otwór i będzie się opierał już bezpośrednio na miejscu do tego przeznaczonym, także cały ruch tutaj zostanie ograniczony. Czyli tak go włożymy, tak zostanie. Przy okazji przypominam Wam o specjalnym linku, który znajduje się tuż pod filmem, bo warto, jeżeli tak czy siak i tak musimy kupić ubezpieczenie OC dla naszego samochodu, to warto znaleźć najlepszą opcję. Na przykład dla Volkswagena Polo 1.2 według Mubi to 438 zł. Od tego jeszcze odejmiemy 150 zł, jeśli oczywiście skorzystacie z linku, który znajduje się pod spodem, czyli w rzeczywistości wyniesie Was to około 288 zł. Komora silnika już też jest wyszpachlowana, pozostało zrobić nam mastyki na łączeniach podłużnic. Mastyki tutaj u góry, pouzupełniać to wszystko. I komorę silnika będziemy robić od razu mokro na mokro, na czarno. Do lakierowania ją okleimy i auto całe będzie wylakierować już ze skończoną komorą silnika. No tylko do pełni szczęścia brakuje nam jeszcze tych kierunków tutaj, żeby już później nie wracać przy montażu do tego tematu. I listewki, która idzie bardzo długo. Listewka ma długość 3 metry i być może dlatego jest ten kłopot z wysłaniem. Tutaj atrapa, Sławek, to wszystko jest już też przygotowane, tak? Tak, one są te elementy do brema, na pewno przygotowane, także ten. Do DTM-a, to mówisz do DTM-a? No te okulary, zawiasy, tak. Elementy. Tak, no DTM w skrócie, no to zrobimy czarnym matem. Zobaczymy, czy to będzie poliuretan. Tak jak mówi Direct to metal, bezpośrednio na metal gruntu emalia. Czy też grunt i baza i lakier wodny. Zobaczymy, jeszcze tutaj decyzję podejmiemy. Wszystko zależy
jak to będzie kolorystycznie pasować do całości. Komory silnika robimy lakierami wodnymi, więc chyba to też zrobimy już w tej samej technologii za jednym zamachem. Tutaj mamy pozaklejane słupki, słupek A i słupek B, dlatego że postaramy się na nich ocalić istniejące jeszcze naklejki, także tutaj zrobimy odcięcie takie niewidoczne dla oka i tego słupka nie będziemy lakierować. Również nie będziemy lakierować słupka A, na którym są wszystkie znaczki, naklejki, nitowane tabliczki. Nie będziemy tego odrywać, dlatego że zostanie jak najwięcej oryginału, nity, których moglibyśmy później używać, już to już nie będą tak wyglądać jak te fabryczne. Niech to zostanie maksymalnie w oryginale. Troszkę więcej roboty będzie z zaklejaniem tego, natomiast efekt finalny będzie dużo lepszy. Tutaj do całego lakierowania, to już później po zapodkładowaniu tego, po zagruntowaniu, po zamknięciu tego poliestru, który jest na wierzchu, zostanie nam domatowanie tylko szyby wokół. W tym przypadku zostanie trzeba tylko przematowić to wszystko i później w trakcie lakierowania przy użyciu podkładu mokro na mokro to zagruntujemy i polakierujemy. Tak, to jest to pęknięcie, które teraz filmujesz. Tutaj mieliśmy tą kreskę. Po usunięciu lakieru zeszło tam 4 mm, dosłownie 4 mm, prawie pół centymetra cyny. Tu jest wszystko zrobione. Ten rancik praktycznie z cyny. Tą blacha w oryginale jest dosyć nierówna. Po spawaniu tego elementu zrobiliśmy to w sposób, w jaki było robione wcześniej auto, czyli Terozon 5010, tak zwana oczywiście cyna na zimno. No i tutaj warstwa wykończająca to jest szpachlówka poliestrowa, tak jak jest na pozostałych elementach. Tutaj mamy już przygotowane również drogi. W tej chwili po gruncie nałożymy warstwę baranka, oryginalną, taka jak była. To jest taki, tego widać nie było, wyglądało to dosyć gładko, natomiast w rzeczywistości był tutaj baranek aż do tej, do osi tych otworów, więc również będziemy musieli to uzupełnić. A z ciekawostki takiej odnośnie cyny, ilości cyny na tym aucie, to tutaj mamy, możesz zobaczyć, Robert, grubość ścianki w tych otworach wewnątrz, zobacz. Tu jest, widzisz, kilka milimetrów, tu jeszcze jest odbitka, będziemy musieli ją rozszlifować, ale w każdej tutaj ściance, na tej na przykład, widać, że jest dosyć dużo tego wszystkiego. Także ten rant, podejrzewam, że gdybyśmy tutaj usunęli całą powłokę lakierniczą, on będzie z cyny. Tak samo jak i wszystkie ranty, jak one były w przednich błotnikach, w tylnych, wszędzie tutaj na tym jest cyna. Wszystkie te pasowania były robione, poprawiane ręcznie, tak jak przy autach ręcznie właśnie tworzonych. To cudo, które tutaj mamy. Co mam powiedzieć? No nie, no pierwszy raz się Grzeszek zapowietrzył. Dzisiaj jest ta wiekopomna chwila, zapraszamy. Tak. To już w takim stanie nigdy więcej nie będzie. To jest fajne auto. 850. Ręka troszkę poobijana, jak widać na załączonym obrazku. Jarek szykuje betleja do podkładu. Całe auto w tej chwili już mamy przygotowane do tej czynności. Oprócz zderzaka, bo listwa zderzaka przyszła dopiero przed chwilą.
Maska jest już w podkładzie. Zderzak zrobimy w późniejszym terminie. I teraz wszystko trzeba zabezpieczyć epoksydem. A ty myślisz, że ciebie słychać w tej masce? Wszystkie warstwy, żeby to się nie podnosiło, nic się z tym nie działo, nie dochodziła do tego wilgoć. Zabezpieczamy najlepiej. Najlepszy do tych celów jest epoksyd. Bo i na przecierkach, na metalu, na szpachlówce, na każdej powierzchni posiada przyczepność. To w tym przypadku, jak już mówili, jest to na każdej linii PCG. Oczywiście jakieś poboczne firmy brały udział w tym wszystkim, natomiast większość jest właśnie na PPG-u. W pierwszej kolejności Jarek robi wszystkie zakamarki, wszystkie wnęki, ciężko dostępne miejsca, a później płaszczyzny. Pierwsza cienka warstwa, bardziej kontaktowa niż na mokro, po to, żeby można było drugą już położyć pełną, żeby nam to wszystko nie spłynęło, nie zrobiły się zacieki. Jarek, wyłączę ci ten wentylator, bo on ci tutaj więcej szkody robi niż dobrego. Jak strefa chodzi. Pierwsza cienka warstwa też dlatego, że auto już ma jakąś tam historię lakierowania, więc na tych wszystkich przecierkach mogłyby się zrobić bardzo różne dziwne rzeczy, typu odparzenia lakieru, jakieś innego typu niespodzianki, dlatego ta pierwsza warstwa kontaktowa nam się tutaj przyjmie, dopiero drugą pełną nałożymy. Nie zdążyłem uchwycić podglądacza. Pierwsza warstwa już wyschła. I robimy drugą. Sierpień fajny, co? Ciepło całkiem. To Jarek?
Kolejną warstwą, którą nałożymy na to auto, panie Jarku, kolejną warstwą, którą nałożymy, to już będzie to. I tak mnie nie słychać przez tę maskę. Kolejna warstwa to już będzie lakier właściwy, nawierzchniowy. Już kolor. Oczywiście trzeba będzie to wcześniej jeszcze przematować. Przejrzeć dokładnie, wszelkiego rodzaju wtrącenia wyciąć. Uzupełnić jakieś dołeczki, które teoretycznie nie powinny się pojawić, ale teoria z praktyką nieco się rozmijają tutaj w tym, w naszym fachu i jeszcze te niedokładności się pojawiają na każdym etapie. Już w tej chwili, kiedy mamy element w jednym kolorze, w miarę równym połysku, widać linie wszystkich elementów. Nie jest jeszcze to tak fajnie widoczne jak na lakierze bezbarwnym już w pewnej głębi, ale całość nabiera swojego smaku. Zaczyna wyglądać to bardzo fajnie. Tylny błotnik, przedni. No przedni pamiętamy jak on wyglądał. Także jest dużo, dużo lepiej. Komora silnika jest w podkładzie tylko w miejscach, które do tego wymagają. Tam gdzie mamy czarny lakier oryginalny, tam tylko to przematujemy i polakierujemy czarnym matem. I to tak naprawdę będzie następnym etapem naszej pracy, czyli teraz auto rozkleimy, a raczej zakleimy tylko ten szary kolor, ten izolator epoksydowy, który teraz nakładamy, jego zabezpieczymy i kolejnym etapem będzie pomalowanie komory silnika. Ktoś pisał, że nie używamy sitek. Używamy sitek. Sitko jest w tym kubku metalowym na samym dole, więc tutaj żadne zanieczyszczenie, żaden śmieć nie ma prawa się przedostać. Wszystko zostaje w zbiorniczku na samym spodzie. Oczywiście lakiernicy, którzy to robią na co dzień, wiedzą o tym tutaj, jakie rozwiązanie jest w pistoletach SATA, nie tylko SATA, bo inne marki też to mają. Także lakier czy podkład na pewno jest przesiany. Zresztą widać to, bo przy niewyczyszczonym, nieprzesianym, nieprzesadzonym lakierze mielibyśmy tutaj bardzo dużo wtrąceń i zanieczyszczeń. Tymczasem na elementach nie widać nic z tych rzeczy. Tam jeszcze Jarek od czoła coś było chyba. Widoczne tu.